Jednym z najbardziej podstawowych rodzajów materiałów, które możemy umieścić w swoim kursie, jest zasób typu strona. Taka strona może zawierać treści kursu, ale może też zawierać jakieś informacje organizacyjne, czy na przykład spis literatury przedmiotu. Zobaczmy sobie, jak można taką stronę stworzyć właśnie na przykładzie spisu literatury. Oczywiście, żeby rozpocząć dodawanie takiej strony, najpierw musimy włączyć w kursie tryb edycji i następnie w odpowiednim module klikamy dodaj aktywność lub zasób i z listy dostępnych aktywności i zasobów wybieramy stronę. Wprowadzamy zawartość strony. Tutaj jak widać mamy zestaw literatury do naszego. Przedmiotu i uwaga, tą zawartość strony wprowadzamy właśnie w tym oknie zawartość, a nie w polu opis, które się znajduje powyżej. To jest ta główna zawartość strony tutaj. Powyżej w zakładce ogólne, w części ogólne, musimy oczywiście dopisać również nazwę naszego dokumentu i opcjonalnie możemy dodać jakiś opis. Na przykład to zdanie wprowadzające, które tutaj jest wpisane bezpośrednio w treści strony, zamiast w treści strony możemy wprowadzić w polu opis. I teraz jeśli chodzi o opcje konfiguracyjne, które mamy w przypadku strony, to możemy zdecydować, czy po wejściu na taką stronę studentowi będzie się wyświetlała jej nazwa, czy będzie się wyświetlał opis oraz czy będzie się wyświetlała data ostatniej modyfikacji włączmy sobie wszystkie te opcje i zobaczymy jaki będzie efekt kiedy klikniemy zapisz i wyświetl i jak widać mamy nazwę naszej strony literatura podstawowa mamy opis czyli zestaw podstawowej literatury poświęconej górom i turystyce górskiej oraz samą zawartość tej naszej strony a na stronie głównej kursu student widzi Link po kliknięciu, na który wejdzie w stronę. Jeszcze jedna opcja konfiguracyjna, na którą warto zwrócić uwagę, to jest podczas dodawania takiej strony przy polu Opis. Możemy spowodować, że ten opis będzie wyświetlany nie tylko na samej stronie, kiedy student już wyświetli stronę, ale również na stronie głównej kursu. Jeśli zaznaczymy taką opcję, to wtedy na stronie głównej kursu wyłączmy sobie teraz tryb edycji. Na stronie głównej kursu student widzi nie tylko sam tytuł strony, na który może kliknąć, żeby się ze stroną zapoznać, ale od razu pod tym tytułem widzi również ten opis, który umieściliśmy w tym polu konfiguracyjnym przeznaczonym na opis i zaznaczyliśmy opcję, żeby ten opis był wyświetlany na stronie głównej kursu.